Nazywam się Beata Gralak, jestem kierownikiem zespołu Fujiyamki. Zespół Fujiyamki powstał we wsi Proboszczów, która leży w gminie Pielgrzymka. Zespół powstał 4 lata temu. Nazywamy się, może powiem o nazwie, nazywamy się Fujiyamki, ponieważ w Proboszczowie jest stożek wulkaniczny, który nazywa się Ostrzyca, a Ostrzyca w przewodnikach turystycznych nazywana jest śląską Fujiyamą, stąd nazwa naszego zespołu. Zespół liczy 20 osób, składa się właściwie i z młodzieży, i z osób starszych, z kobiet i z mężczyzn, którzy są głównie mieszkańcami wsi Proboszczów, ale także są osoby dojeżdżające ze Złotoryi, z Legnicy, z Kunic. Także chętnie przyjmujemy wszystkich, którzy chcą z nami śpiewać, bawić się i po prostu przebywać. Nazywam się Anna Matoga, jestem w zespole już 4. rok. W zespole śpiewamy pieśni przede wszystkim ludowe, ale staramy się być elastyczne i dopasować do okazji i do różnych występów. Nasz zespół prezentuje się artystycznie, również nakręcając filmy. Naszym dużym osiągnięciem było zdobycie pierwszego miejsca w reklamie Netki, gdzie nakręciliśmy krótki filmik, który zdobył pierwsze miejsce. Nazywam się Mirosława Majewska. Nasz strój nawiązuje do naszej nazwy, ponieważ pochodzimy z miejscowości, która leży u podnóża tak zwanej śląskiej Fujiyamy, czyli Góry Ostrzyca. Stąd nasza nazwa Fujiyamki zespołu. I strój nawiązuje do nazwy, czyli te nasze płomyki na spódnicy mają imitować lejącą się płonącą lawę z wulkanu. W ten właśnie sposób postanowiłyśmy, że nasze stroje będą wyglądać. Zenon Bernacki, kasztelan zamku Grodziec, równocześnie przewodniczący Rady Powiatu Złotoryjskiego. Zespół Fujiyamki jest najmłodszym zespołem działającym w regionie, ale już z dużymi sukcesami, z dużymi ambicjami. Bardzo chętnie zespół uczestniczy w organizowanych imprezach typu biesiady zespołów kresowych, święto wina i miodu pitnego, święto kwitnących lip, czy święto śląskie święto pieśni. Są to imprezy organizowane na Zamku Grodziec, czy również w Pielgrzymce. Tradycja niektórych sięga już 1829 roku. My przejęliśmy tylko po byłych mieszkańcach tych ziem tą tradycję, a niektóre mają kilkunasto czy kilkudziesięcioletnią tradycję.